Wśród pojęcia wykresów znajdują się wykresy funkcji rosnących w skasie. Pod punkt A widzimy, że funkcja z każdym kolejnym argumentem ma coraz większą wartość, także w podpunkcie A funkcja jest rosnąca. Pod punkt B widzimy, że z każdym kolejnym argumentem, czyli poruszając się po osi x w prawą stronę, wartości funkcji się zwiększają, czyli funkcja jest rosnąca. Pod punkcie C w pewnym obszarze funkcja maleje, w pewnym obszarze funkcja rośnie, zatem nie możemy powiedzieć, że jest tylko rosnąca. W podpunkcie D funkcja zaczyna rosnąć od jakiegoś miejsca i kontynuuje ten wzrost do plus nieskończoności, czyli jest rosnąca w całej swojej dziedzinie, jest zatem rosnąca. W podpunkcie E funkcja z każdym kolejnym argumentem, czyli z każdym tutaj akurat kolejnym punktem, ma coraz większą wartość, czyli jest funkcją rosnącą. W podpunkcie F funkcja nie jest rosnąca w całej swojej dziedzinie, gdyż w tym obszarze jest funkcją stałą. Nie możemy zatem powiedzieć, że jest to wykres funkcji rosnącej.